Spotykamy się dzisiaj, bo mamy kolejną dobrą wiadomość dla Radomska. Nieprzypadkowo oczywiście przed basenem, bo wiadomość dotyczy naszego basenu. I chciałbym, żeby tą wiadomość osobiście przekazał Pan Wojewoda. Dziękuję. Szanowni Państwo, z dużą przyjemnością, z ogromną przyjemnością chciałbym poinformować, że miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie od Ministerstwa Sportu na kwotę 3,5 miliona złotych na budowę basenu, który tutaj za nami. Jest to ogromne wsparcie, bardzo duże wsparcie. Chciałbym powiedzieć, że jest to jedno z największych dofinansowań na tego typu obiekty sportowe w Polsce, które w tym roku przekazuje minister sportu. Nie było łatwo te pieniądze pozyskać, ale dzięki bardzo dobrze przygotowanemu wnioskowi przez urzędników miasta Radomska, ale również takiej współpracy i czuwaniu nad tym wnioskiem, nad tą sprawą, udało się te pieniądze pozyskać. Tak jak mówię, 3,5 miliona złotych jest to największa kwota dofinansująca tego typu inwestycje sportowe w Polsce w tej jesieni. Chciałbym jeszcze podkreślić, że tego typu działania i tego typu aktywności tutaj powinny być jak najbardziej skoordynowane i powinniśmy jak najlepiej, jak najściślej współpracować. I chciałem podziękować tutaj panu prezydentowi za raz profesjonalne przygotowanie wniosku, a dwa taką życzliwą współpracę, bo to była jeden z pierwszych tematów, o których zaczęliśmy rozmawiać, kiedy zostałem powołany na stanowisko wojewody. Już wtedy zaczęliśmy pracować nad tym, żeby ten wniosek, żeby te pieniądze pozyskać. Także bardzo dziękuję też za tę współpracę i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak Państwo doskonale wiecie, to jest kolejna dotacja na tą inwestycję. Wcześniej dzięki między innymi Pani Szkileckiej i pomocy Pana Witaszczyka dostaliśmy dofinansowanie z RPO 7,2 miliona złotych. Te kolejne, dzięki właśnie Panu Wojewodzie, 3,5 miliona złotych powodują, że prawie 10 milionów złotych mamy już na dofinansowania na tą inwestycję. To skutkuje tym, że to dofinansowanie tej inwestycji wzrosło z 22 do 30%, więc myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość i dla Radomszczan, ale też dla wszystkich. Ja oczywiście dziękuję panu wojewodzie, bo rzeczywiście jego osobiste zaangażowanie spowodowało to, że możemy się cieszyć tymi środkami. Natomiast też chciałem podziękować swoim pracownikom, ponieważ przygotowali bardzo dobrze wniosek. Jak Państwo doskonale wiecie, ta dotacja to jest na część zadania basenu, to jest na nieckę sportową, która ma 2,20 głębokości. Dzięki temu będą mogły się tutaj odbywać zawody pływania synchronicznego. I zespół, który pracował pod kierunkiem pana prezydenta Belki, bardzo dobrze ten wniosek przygotował. I tutaj angażowały się oczywiście i Wydział Inwestycji, ale też Wydział Funduszy Zewnętrznych, za co serdecznie się dziękuję. I mamy nadzieję jeszcze pozyskać kolejne środki na tą inwestycję, tak jak kiedyś na sesji już mówiłem, ponieważ ta inwestycja będzie inwestycją ekologiczną, będą rozwiązania panele fotowoltaiczne, LEDy i różne inne rzeczy. Także będziemy też składać wniosek na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na działania proekologiczne dla tej inwestycji. Czyli to teraz oznacza, że mniej dołożenia z tej inwestycji? Tak. Dzięki tym 3,5 miliona złotych miasto będzie mogło zwolnić 3,5 miliona złotych składu własnego i przeznaczyć to na inne inwestycje, które mamy nadzieję również realizować. Zresztą tutaj pan wojewodą, dzisiaj też o tym temat rozmawialiśmy, Fundusz Dróg Samorządowych, między innymi miasto w ostatnim tygodniu mamy informację, że było 8 milionów złotych, ale to znaczy, że 8 milionów złotych mamy też składu własnego. Ale też złożyliśmy kolejne wnioski i mam nadzieję, że na te wnioski też dostaniemy dofinansowanie i ten wkład własny będzie mógł być przez miasto pokryty. O jakich ulicach mówimy? Jeśli chodzi o wnioski, które złożyliśmy, to jest ulica Stara Droga i ulica Dobra. Kontynuacja jednego i drugiego zadania. Panie prezydencie, korzystając z okazji, co z geotermią? Jeśli chodzi o geotermię, to nadal mamy nie mamy informacji. Wniosek jest oceniony formalnie pozytywnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Został wysłany do głównego geologa kraju. Główny geolog kraju od kilku miesięcy jeszcze nie podjął decyzji, ale mamy nadzieję, że się to zmieni, ponieważ, tak jak powiedziałem, formalnie jest to wniosek bardzo dobrze przygotowany. Natomiast czekamy cały czas na decyzję.